Na Hellcase możecie otwierać różne skrzynki ze skinami i ulepszać je. Z kodem PIKI macie darmowe środki do wykorzystania na stronie, a z kodem PIKI15 macie dodatkowe plus 15% do doładowania. Na stronie Hellcase mamy różne formy płatności, takie jak kryptowaluty czy też skiny z CSGO. Zapraszamy serdecznie do wypróbowania Hellcase'a. Link standardowo w opisie. Przed materiałem mamy pewne pytanie dla Was. Czy według Was Emeritus Bandits powinno spróbować swoich sił po raz trzeci w lidze SEA Open? Wczorajszego dnia Emeritus Bandits rozegrało swój pierwszy mecz w playoffach, no i niestety zarazem ostatni. Polacy przegrali swoje spotkanie z niemieckim Marlian Esports z wynikiem 0-2 w mapach. Szkoda na pewno Dusta 2. Tam było bardzo blisko, aby emeryci jednak dopisali pierwszy punkt na swoje konto. Niestety rzeczywistość okazała się brutalna, a ich nieraz głupie błędy doprowadziły do wyniku 13-16 dla rywala. Druga mapa to już był jeden wielki pogrom ze strony niemieckiej formacji. Emeritus Bandits nie miało kompletnie żadnych szans, a szkoda, bo przynajmniej na papierze emeryci wyglądali na zespół lepszy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak obie drużyny radziły sobie w samej lidze. Miejmy nadzieję, że Polacy po raz trzeci spróbują swoich sił, bo w tym sezonie było już niewyobrażalnie blisko, aby dostać się do wyższej ligi SEA. Po samym spotkaniu jeden z członków Emeritus Bandits Saju napisał dosadnie na swoim Twitterze do fanów tej drużyny, aby w trakcie meczu zaprzestali pisania rzeczy typu minus Izak, Izak do wymiany, czy jeszcze inne tego typu rzeczy. Stwierdził, że takie coś im na pewno nie pomaga, a wręcz szkodzi całemu zespołowi w trakcie gry. Z drugiej strony niektórzy fani tej formacji napisali, że zbyt mocno biorą do siebie cokolwiek, co pojawi się na czacie i czy nie lepiej po prostu nie zerkać na niego w trakcie gry i skupić się w 100% na meczu. Co sądzicie o słowach Saja? Dajcie znać w komentarzach. Jak informuje Tyler McVicker, czyli osoba odpowiedzialna za Valve News Network, prace nad przeniesieniem silnika Source 2 do CSGO zostały na ten moment anulowane. Powodem takiej decyzji jest zbyt wielka ilość prac, jakie można znaleźć w workshopie. Podobno przeniesieniem tego wszystkiego na nowy silnik byłoby żmudnym i wymagającym zbyt wiele czasu wyzwaniem, praktycznie wręcz niemożliwym do zrealizowania. Stąd też Valve jak na razie zaprzestał jakichkolwiek prac. Taka decyzja została prawdopodobnie podjęta na specjalnym spotkaniu ekipy Valve, w którym to ustalono przyszłość CSGO, jak i wprowadzenie nowego silnika do gry. Zatem Source 2 pojawi się wtedy, kiedy uda im się znaleźć sposób na łatwe przeniesienie wszystkich rzeczy stworzonych przez społeczność na nowy silnik. Stracenie tego wszystkiego byłoby zbyt bolesne dla samego Valve, jak i fanów. Duet Polaków w Snatchie oraz Dycha wraz ze Sprout zagrało dwa dni temu w finał turnieju SEA MDL, który jest tylko o poziom niżej od ESL Pro League. Udało im się go bez najmniejszego problemu wygrać na zespół Nemiga i to 3-0 w mapach. Najjaśniejszymi punktami Sprout byli oczywiście Dycha oraz Snatchi, którzy wyraźnie prezentowali się najlepiej na serwerze. Tym samym Polacy zgarnęli aż 20 000 dolarów i oczywiście slota w kolejnym sezonie. Poza nimi zobaczymy jeszcze AGO, Pakt oraz Wisłę Kraków. Mix o nazwie Mens, w której mieścili się Morels i Krank, będą musieli wziąć udział w relegacjach, gdzie czeka też chociażby Aves. Kolejny sezon SEA MDL zapowiada się naprawdę interesująco, zwłaszcza że polskie zespoły zaczynają tam zdecydowanie dominować. Były gracz m.in. Virtus.pro Okolicius nie ma już ważnego kontraktu i tym samym jest wreszcie wolnym agentem. Michał mówi płynnie po angielsku, niemiecku i po polsku. Jak sam stwierdził, nie miałby też problemu, aby nauczyć się rosyjskiego. Jak widać, Okolicius jest bardzo zmotywowany, aby zagrać miejsce w jakiejś nowej formacji. Jestem ciekaw, czy któryś polski zespół skusi się na tego zawodnika. Obecny gracz Heroic Kadian mocno krytykuje to, w jaki sposób HLTV podchodzi do aktywności drużyn. Podobno 70 map rozegranych w ciągu ostatnich 3 miesięcy dalej notowane jest przez witrynę HLTV jako niska aktywność samej drużyny. Kadian tym samym zahacza tutaj o temat wypalenia graczy i zbyt dużej ilości spotkań. Według niego jest to niezdrowe dla całej profesjonalnej sceny Counter-Strike'a, że HLTV w taki sposób ocenia aktywność samej formacji. A wy co o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. Morels dołącza do swojej nowej międzynarodowej drużyny Wizards eSports Club. Jednak skład sam w sobie prezentuje się tak średnio na papierze. 6 lipca będziemy mieli okazję ich zobaczyć w meczu na nasze polskie Honolis. Wszystko to za sprawą turnieju 9to5. Organizacja Berserk ma w swoich szeregach nowych zawodników. Przejęli oni skład od Epic eSports. Skład sam w sobie widzicie właśnie na ekranie. Co ciekawe, Berserk jest marką prowadzoną przez profesjonalnych graczy. Założycielem jest właśnie Solek, czyli obecny prowadzący tego zespołu.
Bułgarski gracz Rocking od pewnego czasu siedział na ławce rezerwowych w formacji Skate. Jednak 1 lipca organizacja Blue Jays postanowiła dać temu zawodnikowi szansę. Wciąż czekamy na 5 gracza tej formacji. A w tym materiale byłoby na tyle. Przede wszystkim nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a, korzystając z naszych kodów i linku podanego w opisie. Tym samym wspierasz ten kanał. A no i standardowo wbijacie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.